Kredyty na telefon komórkowy to faktycznie jest nowość w sieci finansów. Dotąd funkcjonowały na rynku tylko oferty związane z rachunkiem zamawianym przez internet, a następnie z podpisem umowy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Od pewnego czasu na rynku finansowym pojawiają się również oferty kredytów. Tutaj w tym zakresie można wyróżnić głównie oferty kredytowe takich prostych produktów, jak na przykład kredyt gotówkowy, limit odnawialny w koncie osobistym albo karta kredytowa. Z tego powodu, że po prostu te produkty kredytowe nie wymagają czasochłonnych i kosztownych zabezpieczeń. Jeżeli mamy do czynienia z produktem bardziej złożonym, takim jak na przykład kredyt hipoteczny, wymagane jest przedstawienie większej ilości dokumentów i z tego powodu aktualnie nie ma ofert na rynku, które można by było zaciągnąć w sposób mobilny. Natomiast jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe, istnieje możliwość wnioskowania i otrzymania kredytu w pełni mobilnie, z tego powodu, że bank może zweryfikować wszystkie informacje online. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo procesów mobilnych, to muszę powiedzieć, że nie odbiega to od trendów panujących w zwykłej, tradycyjnej bankowości naziemnej. Z tego powodu, że nawet w procesie mobilnym bank przeprowadza wszystkie weryfikacje, które odbywają się w zwykłym procesie, a dodatkowo wprowadza funkcjonalności, które zwiększają nawet bezpieczeństwo. Na przykład w standardowym procesie klient podpisuje umowę kredytową zwykłym podpisem. Podpis może zostać podrobiony. W procesie mobilnym klient zawiera umowę przelewem weryfikacyjnym, dzięki czemu bank weryfikuje tożsamość osoby wnioskującej i porównuje z danymi na wniosku, a z drugiej strony przyspiesza proces dla klienta, dzięki czemu klient może otrzymać środki w ciągu tego samego dnia, w którym wnioskował o kredyt. Zainteresowanie rośnie z dnia na dzień tak naprawdę. Można powiedzieć, że bankowość mobilna będzie ewoluowała. W dzisiejszej bankowości w Polsce funkcjonują tylko podstawowe produkty kredytowe na rynku, takie jak kredyt gotówkowy, limit odnawialny w koncie czy też karta kredytowa, ale można dostrzec już przykłady na światowym rynku bardziej złożonych produktów kredytowych sprzedawanych mobilnie. Bankowość mobilna otwiera niesamowite perspektywy. Daje nadzieję na bankowość prostą, przejrzystą, a zarazem funkcjonalną dla klientów.